tym poradniku pokażemy, jak zmontować małą szafę rack, w której będziemy mieli przyłącznicę światłowodową razem z wprowadzonym kablem pospawanym. Do tego będzie old i splitter. Tak więc przystępujemy do akcji. Wprowadzamy sobie kabel dowolnie, jaką mamy potrzebę, do naszej szafy. Wyciągamy nasz kabel. Będziemy go potrzebować za chwilę wprowadzić do mufy. Nie do mufy, tylko do przełącznicy. Wyprowadzamy go sobie tak, żebyśmy go po prostu już mieli na brzegu, żeby nam nigdzie nie uciekał, a żebyśmy też przy wyciąganiu szuflady od przełącznicy go w żaden sposób nie uszkodzili. Tak więc odbezpieczamy sobie przełącznicę takimi dwoma klipsami i wyciągamy szufladę do nas. W środku w zestawie mamy podstawowe wyposażenie, takie jak śrubki do przykręcania adapterów, koszulki termokurczliwe, osłonki spawów termokurczliwe, kilka trytytek i cybanty do przymocowania kabla. Także wyciągamy naszą szufladę. Właśnie dużą zaletą tej przełącznicy jest to, że na czas pospawania możemy sobie ją spokojnie wymontować, wyciągnąć i położyć na stole do spawania. Tak więc co? Bierzemy nasz kabel, który sobie wprowadzamy przez otwór. Niektóre przełącznice dodatkowo w zestawie mają dławiki do przykręcania grubszego kabla i wtedy on jest sztywno tutaj już umocowany, nie będziemy go szarpać, ale my wykorzystamy dzisiaj do przymocowania trytytki. Bierzemy sobie najlepiej dwie, co by być pewnym, że nam kabel nigdzie nie ucieknie. Oczywiście w zestawie tutaj mam również cybanty, ale ten kabel jest trochę za chudy do nich i łatwiej na trytytkach. Tak więc przekładamy sobie. Zaciągamy wstępnie pierwszą trytytkę. To samo robimy z drugą. Kabel jest ok. Nie powinien nam uciec. Tak więc dociągamy na pewno, żeby się kabel nie ruszył. Odcinamy sobie nadmiar trytytek. Teraz sobie przygotujemy wprowadzenie tub do naszej tacki. Ale w ferworze przygotowań do filmu, do naszego poradnika, przez przypadek odciąłem już wypełniacze, które są splątane razem z naszymi tubami. Jest ich tutaj prawdopodobnie 6. Ja je odciąłem. Również odciąłem pilot, który był prowadzący. Ten pilot można dodatkowo również wykorzystać, tak jak tutaj na załączonych przebitkach. Można go również dodatkowo tutaj przymocować, co umocni to trzymanie naszego kabla przed wyrwaniem. Tak więc otwieramy sobie naszą tackę pokrywą, tutaj jest zatrzask. Możemy wyjąć sobie nasz dekielek, odłożyć go na bok, żeby nam nie przeszkadzał. I bierzemy teraz nasze tuby, przygotowujemy je do wprowadzenia. Ja sobie jeszcze lubię dodatkowo zostawić taki mały zapas kabla, co by w przyszłości mieć z czego jeszcze wybierać. Bardzo często się zdarza, że możemy coś sobie gdzieś przypadkowo uszkodzić podczas manewrowania światłowodami na tatce. Jakbyśmy tego zapasu nie mieli, to już nie mamy z czego robić. Musielibyśmy cały kabel odpinać, wyciągać, jeżeli jeszcze go mamy trochę, i na nowo wszystko spawać. A jak mamy taki dodatkowy zapas, to możemy tego uniknąć. Ja sobie robię dwie pętle w zależności, ile mam obranego kabla. Ja go tu obrałem około 4 metry. Tak więc dowijamy sobie drugą pętelkę, ok. I myślę, że taki dystans już spokojnie nam tutaj starczy. Tu mamy 3 pętle potem w tacce około. Więc co? Tu możemy sobie już to przymocować na trytytce, a nawet dwóch. Można te tuby mocować razem, można je mocować osobno. Ja je przymocuję dzisiaj razem. Ok. Wprowadzę to na zewnątrz, żeby nam się nie poplątało. Przyciągamy w miarę mocno, ale nie na tyle mocno, żeby nie znieść naszych tub. Jeszcze tylko druga trytytka. Też ją przyciągamy. Układamy sobie nasze tuby, tak żeby nie było ich w nadmiarze nigdzie. Po czym możemy dociągnąć te trytytki. Ok, mamy to. Widzicie, już nasze tuby nigdzie nie latają. Są na swoim miejscu, nie rozpraszają nam się nigdzie po terenie. A my odcinamy nadmiar trytytek, wyrzucamy i teraz przystąpimy do drugiego etapu, do obierania tub światłowodowych. To przystępujemy do obrania tub światłowodowych. Posłuży nam do tego takie oto narzędzie, Ideal, modelu nie pamiętam. Bierzemy sobie kawałek tuby. Niektórzy obierają całość na raz. Ja wolę sobie to podzielić na mniejsze odcinki.
gdyż potem łatwiej się ściąga taką tubę. Obkręcamy to dookoła. Mając to w rękach, poczujemy tak jakby, że maszynka jakby się ścisnęła bardziej, a to znaczy, że po prostu tuba się ładnie przecięła, nie uszkodziła nam żadnego włókna i teraz możemy spokojnie, ładnie sobie wyjąć włókna. To odkładamy na bok. Przecinamy sobie jeszcze raz bliżej trochę. Dla bardziej już wprawionych można sobie również tubę już obrać przed samym przykręceniem, przymocowaniem do tacki. Jest to dużo wygodniejsze, ale my to zrobiliśmy dzisiaj w taki sposób. Nie jest to w żaden sposób błędne. Każdy robi po prostu po swojemu. I ściągamy drugą. Teraz uwaga, bo to jest mega brudne, to jest w żelu. Najlepiej sobie wziąć od razu kawałek ręcznika papierowego, nawet nie chusteczkę, nie chusteczkę bezpołową, tylko od razu papier ręcznikowy, po prostu nalać alkoholu izopropylowego i kilka razy poprzecierać te włókna, bo one są brudne z żelu i jest to strasznie nieprzyjemne przy pracy. Po wyczyszczeniu dokładnie robimy to samo z tą drugą tubą i widzimy się za moment. Jesteśmy po obraniu tub światłowodowych. Wyszło to mniej więcej tutaj do tego miejsca. Mam nadzieję, że to wyraźnie widać. Możemy zostawić sobie trochę dłużej obrane, trochę krócej, tylko miejmy na uwadze to, że tuba jest jednak sporo grubsza od samych włókien i trochę nam miejsca tutaj zabiera. Gdybyśmy mieli tutaj już 24 włókna do pospawania, to zrobiłby się mały problem. Zawijamy sobie teraz włókna bezpiecznie na tacce. Przystąpimy sobie do przygotowania. O, akurat nam fajnie tutaj wychodzi, że tutaj będziemy spawać w to miejsce. Włókna super. Nie trzeba niczego docinać, tak więc ja sobie to tutaj zostawiam. I przystępujemy do przygotowania sobie reszty tacki. Przechodzimy do kolejnego etapu. Przygotowanie i zarazem pospawanie już włókien gotowych światłowodowych. Zaczniemy sobie od wjęcia pigtaili i dotniemy go na odpowiednią długość. Przymierzamy sobie tak na oko. Zawsze zostawiamy sobie minimalny zapas. Nasze włókno przyjdzie gdzieś mniej więcej tutaj i tutaj sobie go ciachamy. I robimy dokładnie tak ze wszystkimi pozostałymi, które chcemy pospawać i które się będą mieścić w danym zakresie długości. Jeżeli mamy większą ilość tacek w naszej przełącznicy, bądź mamy bardzo dużo tub światłowodowych, możemy dodatkowo sobie skorzystać z opcji rozdzielacza do tub. Jest wersja większa lub mniejsza. I za jej pomocą na przykład podzielić sobie piętrami, które włókna idą do której tacki na tym samym poziomie, powiedzmy. Dodatek niewiele osób go stosuje, ale to jest fajny feature. My na dzisiejsze potrzeby pospawamy sobie 4 włókna. Sobie przygotowałem taką małą ściągawkę według jednego ze standardów kolorów światłowodowych, przypisanie kolorów do numeru. I my się dzisiaj nim posłużymy. Pierwszy jest kolor czerwony. Weźmiemy sobie więc tubę czerwoną i 4 pierwsze włókna. Czerwone, zielone, niebieskie i żółte. Tak więc przystąpmy do odnalezienia tych włókien. Ok, tak więc przystępujemy do wzięcia sobie naszych 4 pierwszych włókien z pierwszej tuby, czyli czerwonej. Jak pracujemy w tacce, nie używajmy ostrych narzędzi. Nie chcemy poprzecinać włókien, więc bezpiecznie to zrobić trytytką, która nie ma ostrych krawędzi, a ułatwia znacznie robotę i zazwyczaj jest dołączona do zestawu z naszą przełącznicą. Kolor zielony, znaczy włókna z tuby zielonej zostawiamy zwinięte na tacce, one są nam niepotrzebne. Nie ucinamy ich, bo nie wiemy, czy w przyszłości nie będziemy ich potrzebować. I teraz bierzemy sobie, szukamy wśród naszych 12 włókien 4 kolorów, które potrzebujemy. Jest to kolor niebieski. Uwaga, bo jest też kolor turkusowy, który jest bardzo zbliżony do niebieskiego, tylko jest po prostu jaśniejszy. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać. Ok, niebieski mamy. Jeszcze potrzebujemy czerwony i żółty i zielony. Ok, mam wszystkie 4 kolory, które potrzebuję. Rozdzielamy je praktycznie do samej tuby, do miejsca obrania. Ok, tyle myślę będzie wystarczająco. Układamy to tutaj i zawijamy resztę włókien. Tak jak wspomniałem, nie ucinamy, bo nie wiemy, czy w przyszłości kiedyś nie będziemy ich potrzebować. Mamy nasze 4 włókna i przystępujemy do podstawowej procedury spawania. Dodatkowo można również u nas w sklepie zakupić pigtaile, które mają różne kolory i jeżeli spawamy na przykład całą tubę, możemy przypasować je do kolorów, czym samym sobie ułatwić pracę. Nie musimy wtedy myśleć, które włókno jest którym kolorem. Uruchamiamy spawarkę, o, jest włączona.
podnosimy pokrywę. Przyda nam się gilotynka, przyda nam się alkohol izopropylowy, jedna chusteczka bezpyłowa i co? Bierzemy pierwsze włókno, czyli kolor czerwony na przykład może to być. Bierzemy nasz stripper, bierzemy alkohol izopropylowy, bierzemy stripper do światłowodu, obieramy warstwę lakieru. Okay. Strzepujemy ją. Zawsze obieramy trochę więcej. To jest naprawdę niewiele, a może pozwolić nam naprawdę dobrze włókno obciąć. Następnie czyścimy alkoholem izopropylowym z resztek lakieru. Bierzemy gilotynkę. Tutaj teraz w gilotynce mamy takie dwa otwory. Jeden jest większy. On służy do przycinania światłowodu z izolacją zewnętrzną. A druga, węższa, służy nam do cięcia samych właśnie pojedynczych włókien. Tylko zwróćmy uwagę na to, gdzie się znajduje nożyk, żeby on był na pozycji startowej. OK. Zamykamy. Jak widzimy, tutaj włókno wystaje poza tą drugą gumę z prawej. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli włókno będzie przed nią, to nie utnie się prosto, po prostu się skrzywi. Zamykamy, tniemy i tutaj nam spadła resztka włókna. Uważamy na to, żeby nam się nie wbiło w palce. Jest to niebezpieczne. Już sobie nieładnie przytrzasnąłem. OK. Wkładamy do spawarki. Tak, żeby się mniej więcej przy elektrodach znajdowało. Spawarka sama dopasuje sobie pozycję włókna. Używamy dzisiaj spawarkę Tumteka FST V5. Bardzo dobry sprzęt. OK. Bierzemy teraz, obieramy pigtail. Wróć. Zanim to zrobimy, bierzemy koszulkę termokurczliwą, zakładamy na pigtail. Oczywiście to, gdzie zakładamy tą koszulkę termokurczliwą, nie ma najmniejszego znaczenia. Możemy założyć ją na tą stronę, możemy ją założyć na tą stronę, nie ma to znaczenia. Bierzemy stripper, tą środkową dziurą zdejmujemy właśnie teraz tą izolację. Okay. Jak widzicie, tutaj pod spodem jeszcze mamy na włóknie światłowym lakier, który również musimy usunąć. Jeszcze kawałeczek sobie obiorę tutaj tej izolacji, tej tuby, takiej powiedzmy. I teraz do najmniejszego otworu w stripperze zrywam lakier, odkładam stripper. Jest dzisiaj bardzo ciepło, więc alkohol bardzo szybko paruje. OK. Nakładamy więcej i ścieramy resztki lakieru. Wkładamy teraz do gilotynki, do tego otworu, który ma większą średnicę. Wróć, najpierw nożyk, potem układamy włókno, czy nasz pigtail, zamykamy, zwracamy uwagę, czy wystaje i tniemy. OK, resztka odpadła na bok, my bierzemy nasz pigtail, przykładamy go do mniej więcej na pozycję elektrod, tak żeby się trzymało, no i co? Spawamy. Zobaczmy, co się nam pokaże. Left fiber replacement error. Spróbujmy ponownie. Zabrakło nam miejsca na karcie. Wracamy do spawu. Zobaczmy, czy się uda. Widzicie, pokazało się włókno. Jest minimalnie krzywo docięte, ale miejmy nadzieję, że spaw wyszedł bardzo dobrze. Jest OK. Wyszło nam 0,01. Jest to jak najbardziej akceptowalne. Powyżej 0,04 mogą już wystąpić większe zakłócenia i wtedy należy wziąć na to poprawkę i poprawić po prostu spaw. Także jak już mamy pospawane, widzimy, że się pospawało, jest OK. Możemy sobie dosunąć naszą termokurczkę do samej już tutaj spawarki, przygotować piecyk, to czyli sobie go po prostu otworzyć. Zwróćmy uwagę na to, czy mamy wybraną dobrą długość naszej termokurczki. Mamy wybraną 60, bo taką też mamy. I co? Otwieramy naszą pokrywę. Wykonuje się teraz test naciągu, czy włókno się nie urwie. Jak się nie urwie, to znaczy, że będzie dobrze trzymać. I teraz ja rekomenduję zaczynać otwieranie zacisków od włókien z przeciwnej strony tej termokurczki w ten sposób. Gdyż w momencie, kiedy sobie podniesiemy już tą lewą, możemy automatycznie w tym momencie już nasunąć naszą termokurczkę na miejsce spawu, tak żeby z lewej strony była nasza izolacja, a z prawej strony włókno, które jest w lakierze. I jak mamy coś takiego, wkładamy to po prostu do piecyka, uważając, żeby sobie nigdzie niczego nie przytrzasnąć. I nastąpiło teraz grzanie. Włączył się piecyk.
OK, mamy naszą termokurczkę zgrzaną. I teraz uwaga, nie kładźmy jednej termokurczki na drugą, gdyż ona jest gorąca w tym momencie. Najlepiej ją po prostu gdzieś położyć na stolik z tyłu, ona ostygnie i się odlepi bez problemu. A my przystępujemy do pospawania trzech kolejnych włókien. Jeżeli zdarzy nam się zapomnieć założyć termokurczkę przed obcięciem, możemy to jak najbardziej zrobić, tylko po nałożeniu takiej termokurczki przetrzyjmy nasze włókno jeszcze raz alkoholem izopropylowym, chusteczką z alkoholem izopropylowym. Mamy pospawane wszystko. Spawarka może iść na bok. I teraz fajnie by było sobie wyczyścić biurko, na którym pracujemy, ale to zrobimy za chwileczkę. Te śmieci nam tutaj nie będą przeszkadzać przy układaniu włókien. Wszystkie ostre narzędzia dajemy na bok, tak żebyśmy na pewno w żaden sposób sobie tego nie uszkodzili. Frytytka zawsze pod ręką. Może się przydać, jednak się tu troszkę klei do tego żelu. Te resztki lakieru, ale to tam nie będzie przeszkadzać za bardzo, możemy się tym nie przejmować. I przystępujemy do ułożenia.